Dzień dobry. Szanowanie! Dzień dobry. Dzień dobry. Ale was dużo. Dzień dobry. Ale was dużo. A pan jest przygotowany? Zapraszam tutaj na górę. Na górkę? Tak. Dobra. Pomalutku. Szósta scena. Scena z gościem. Podczas kręcenia kolejnych odcinków serialu Spadkobiercy wypytaliśmy aktorów o to, co porabiają za kulisami. Udało nam się także porozmawiać z Marianem Opanią, który w jednym z odcinków serialu wcielił się w postać specjalisty od efektów specjalnych. Zapraszamy na kolejną część relacji zza kulis. Kiedy nie jestem na scenie, bawię się z moim synem, prawda? Tak. I przygotowuję różne posiłki i soczek, nie? Zgadza się? Tak. Znaczy dopiero dzisiaj zaczniemy tak naprawdę, bo dzisiaj Antek jest pierwszy raz. A tak to staram się podglądać tutaj występujących na scenie. Mamy tam z tyłu taki bardzo mały monitorek, więc niełatwo się tam też zdopchać. Więc tak nasłuchuję, czasem spojrzę, a czasem wychodzę na miasto, żeby coś zjeść. Nie, oczywiście, że oglądam. To jest bardzo ważne. Wszyscy oglądamy, bo to potem jest się do czego odnieść. Jest no, jakiś temat, tak? Jest do czego nawiązać, jest do czego się przyczepić, jest w jaki temat dociąć komuś, dogryźć, skomentować. No, myślę, że to tak, no, to dzięki temu to jest żywe. Ludzie wiedzą, że jak widzą, że coś jest przed chwilą padło i w następnej scenie ktoś jeszcze tam coś gada na ten temat, no to jakby jest taki dowód na to, że to jest tym bardziej na żywo. A zwykle po prostu daję wywiady różnym telewizjom internetowym i nie tylko. I nie wiem, co nam przyjdzie. No sobie palimy papierosy, gadamy, jemy ciastko, patrzymy w rozpiskę, kiedy mam następną scenę. Takie ogólne odpinanie się. Nie, jak się dzieją sceny, jak aktorzy grają już swoje scenki na scenie, to absolutnie nie koncentruję się wtedy na niczym, ani sobie niczego nie przygotowuję, bo wolę być zaskoczona i wolę sama zaskakiwać. Natomiast wszyscy robimy jedną rzecz za kulisami, oglądamy to, co się dzieje na scenie. Mamy tam podgląd, mamy monitor, siadamy sobie i wszyscy tam zdychamy i przeżywamy i oglądamy i komentujemy to, co się dzieje na scenie. Czasami siedzimy i mówimy szybciej, no szybciej, albo mówimy, kończcie już, no kończcie. Albo kurczę, do puenty, albo Kamol, włącz już dźwięk, prawda? Tam strasznie się denerwujemy i podpowiadamy różne rzeczy. A to mógł tego mógł nie powiedzieć, albo mógł powiedzieć to. Także tym się głównie zajmujemy, za kulisami obserwujemy i dopingujemy. Właśnie widać, co robię, czytam. Znaczy nie oglądam tych scen, bo nie ma takiej możliwości za kulisy, a nie chce mi się wchodzić też na widownię tam czasami, jak kiedy są sceny z gośćmi. Też nigdy nie oglądałem Spadkobierców w telewizji, więc jestem zaskakiwany tym, co potem opowiadają, że się działo podczas jakiegoś odcinka, to też ciekawe. Kiedy nie jestem na scenie, to najczęściej siedzę i oglądam sobie w monitorku to, co koledzy akurat odgrywają, bo to jest ciekawe, to jest zabawne, lubię to oglądać, więc siedzimy sobie po prostu najczęściej w kilka osób i śledzimy, co się dzieje na scenie. Mamy z jednej strony podsłuch, bo jednym uchem słyszymy, a z drugiej strony przed sobą mamy obraz i mniej więcej widzimy, jak to będzie wyglądało później w telewizji. Kiedy nie jestem na scenie, to najczęściej z resztą całej ekipy siedzimy na schodach, w kulisie i oglądamy to, co się dzieje. Po prostu śledzimy to, co koledzy wyprawiają. To jest dobre, ponieważ śledzimy to, co się dzieje, to, co mówią i później też nam jest łatwiej się odnaleźć i nawiązywać do tych spraw, które się wcześniej zdarzyły. No, także to jest akurat takie dzianie, że to jest wszystko takie żywe i tak jest tyle improwizacji, że szkoda byłoby, żeby to umknęło nam również, więc siedzimy tam stłoczeni na schodach i oglądamy. Na tej piecie to zdaje się, że kto inny umiera. Nie, Dobrze.
Zasłaniasz całą babcię. O! Stoję! Dobra, mamy. Dobra. Już? Podglądam. Kiedy nie gram w danej scenie, to podglądam. Czasem na monitorze, który stoi za kulisami, a czasem siadam sobie, jak mam na przykład 2-3 sceny przerwy, to siadam sobie na widowni z tyłu i oglądam. Dlatego, żeby być na bieżąco w serialu. Potem się można odbijać od różnych rzeczy. I strata sceny to jest strata wątku, że tak powiem. I więc my musimy, w związku z tym, że my improwizujemy i szukamy sobie tekstów na żywo, to czasami to, co nam się uda podpatrzeć w poprzednich scenach, bywa taką dobrą zahaczką do tego, żeby wrócić do tego w swojej scenie. Bardzo lubię podglądać, co się dzieje. Czasami gdzieś tam z boku jest ustawiony jak taki mały monitor, telewizor. To po prostu oglądam sobie spadkobierców w telewizji. To też wprowadza pewien klimat, wciąga nas też w późniejszą fabułę jakby dzięki temu. A czasami bywa, że gdzieś tam sobie pójdę, nie wiem, co się ze mną dzieje przez jakiś czas i później wracam i dopiero jakby sobie przypominam, co robiłem. Z reguły jestem po prostu gdzieś w górze, w pokoju na górze i sobie siedzę. Tak. Także siedzę, koncentruję się też. Zen. Pokażę. Może pokażę, bo to... Nie mogę, bo mam mikrofon, ale... Nie było to po prostu. A mogę w ogóle tak mówić, bo to jest. Tak, zaraz się czuję skoncentrowany. Także w ten sposób. Także jak oglądacie w domu spadkobierców, to jakby w ten sposób też jest dobry odbiór. Nie, no oglądam, bo to wiadomo, że na żywo jest najlepsza zabawa. Później w telewizorze powtórki to różnie wychodzi. Poza tym oko nie jest w stanie objąć całej sceny. Znaczy kamera nie jest w stanie objąć całej sceny, więc oglądam na żywo. Nie skupiam się, bo to nie ma sensu wśród bandy tych wszystkich rekinów skupiać się albo coś sobie wymyślać, bo to wystarczy tylko małe poślizgnięcie i tu jest wielu takich, którzy staną za tobą i zepchną cię w przepaść, prosto od razu. Koledzy. I lecisz na materię. Ja! Dam to. Nagrało się. Tego się nauczyłem od Rosji. Można jeszcze strzelaninę zamówić u pana? Proszę. Że ktoś dostaje. Na ma się broń? Nie. Może pompiwiczną? Nie będziemy strzelać. Nożem może. A tak nożem. Albo rzutność. Nożem nie mam. Może butelki mam. Ale to boli. Może butelki. Nie. Może broń chemiczna. Bijemy komuś broń chemiczną. Dużo. A ktoś... Palenie zabija. Ja zapalę. I specjalistę od efektów specjalnych z filmu hollywoodzkiego. Czy była to łatwa postać do odegrania? Była trudna, bo to było dla mnie olbrzymie zaskoczenie. Żeby zrobić dobrze scenę z efektami specjalnymi, no to po prostu trzeba wiedzieć przedtem, jaką rolę się ma. No nie byłoby tego zaskoczenia, nie byłoby takiej pełnej improwizacji, ale być może byłoby to dowcipniejsze. Znalazłbym jakieś zadania fizyczne, przystające do umiejętności kolegów. A tak, to co mi do głowy przyszło. Ale to ciekawe takie doświadczenie. To jest trochę innej płaszczyźnie. No, on weźmie zamach i mnie kopnie, no. Widziałem półtora odcinka jakby. Z Andrzejem Paniedzielskim
i z Joasią, która tak ładnie upadała. I bardzo to dowcipne było. Ale nie przeczę, że to jest pewnego rodzaju umiejętność. No, ja jestem troszkę taki nerwus, troszkę tremiarz. Z niechęcią przyjmowałem to zadanie. Jak widzę, kolegom się to podoba. A czy było to Pana pierwsze spotkanie z improwizacją na scenie? Czy kiedyś miał Pan okazję próbować? Kiedyś w Teatrze Polonia u Krzysi Jandy Krzysiek Materna robił taki rodzaj spektaklu, jak można to nazwać, nazywało się to hipnoza. To znaczy on mnie tam hipnotyzował i tam wyciągał ode mnie jakiś życiorys, to mi kazał tańczyć, to kazał płakać, czy to ja nawet sam wymyślałem te płacze, już nie pamiętam. W każdym razie było to dla mnie prostsze, bo były to stricte zadania aktorskie, a nie jakieś tam, że nagle jestem specjalistą od zadań specjalnych, efektów specjalnych. Zróbmy to samo lanie po mordzie, tylko że babę walniemy. Jo! Chodź, dawaj! I się cikniesz efektownie. Tak. Proszę nie trafić.